Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam wszystkie koziorożce na czytanie na prognozę miesiąca kwietnia 2023 roku. Pasują już wyrocznie aniołowie i przodkowie. Prosząc o prowadzenie, przesłanie dla Was ochronę na ten miesiąc. Pokażcie proszę kartę. Prowadzenie ochrony na kwiecień dla koziorożców. Koziorożców, tygodnie ziemi. Prowadzenie i ochrona. Prowadzenie i ochrona. Przekaz dla koziorożców. Złamana strzała. Przyjmij energię pokoju. Złamana strzała symbolizuje moment, w którym rezygnujemy z jakichś usilnych starań zwalczenia czegoś, jakiejś w ogóle walki, rywalizacji niezdrowej. Mówi o tym przede wszystkim, żeby skończyć z taką chęcią zdobywania czegoś, używając siły. Prosi ta energia, aby zawrzeć pokój i wybierać pokojowe rozwiązania. Łamiąc strzałę dajemy znak, jest to też symbol tego, aby zawiesić broń, a może nie tak zawiesić, tylko zrezygnować z walki, pokazując tym samym chęć porozumienia się w pokojowy sposób, bez użycia siły, bez presji. Ale jak zawsze przeczytam wiadomość, która idzie tutaj. To jest oczywiście także kolejny symbol wojownika. Okay. Złamana strzała, przyjmij energię pokoju. Pozbądź się potrzeby bronienia się i przygotuj się, by oferować pokój. Jesteś bezpieczny. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której czułeś, że musisz zapewnić sobie ochronę lub stanąć w obronie tego, co uważasz za słuszne, to wiedz, że dobiega ona końca. Karta złamanej strzały prowadzi cię, byś zrozumiał, że energie światła pojawiają się, aby wymazać całą ciemność. Możesz opuścić swoje tarcze i przestać się bronić. Znajdujesz się w sytuacji, która uszanuje Ciebie i Twoje potrzeby. Kłótnie dobiegają końca, a spory zostają rozwiązane. Przygotuj się, by wszystko wyjaśnić i zaoferować pokój, którym chciałbyś się cieszyć. Aby móc odważniej ruszyć przed siebie, ważne jest, byś pozbył się poglądu, zgodnie z którym z powodu tej sytuacji lub związanych z nią ludzi może cię spotkać krzywda, ponieważ w ten sposób działasz jedynie przeciwko sobie. Wiedz, że twoi anielscy przewodnicy i przodkowie stoją wokół ciebie, chroniąc cię i czule popychając naprzód. Dziękujemy za to przesłanie. Drugie koziorożce w tym miesiącu. Warto w taką energię spokoju, pokoju, pojednania przestać ciągle się może bronić, walczyć o coś. Może nie warto też udowadniać niczego na siłę, zakopać topór wojenny, jeśli czujecie, że już nie warto. Czasami warto odpuścić, ale zobaczymy. Drodzy, teraz zobaczymy, co w tarocie, jaka energia ogólna dla Was, koziorożce, na kwiecień. Pokażcie proszę karty. Energię ogólną, rozkład ogólny dla koziorożców na kwiecień 2023. Rozkład ogólny, energia ogólna dla koziorożców. Pokażcie proszę kartę, co dla koziorożców najważniejsze. Energia ogólna na kwiecień. Pokażcie proszę kartę.
jeziorożce w kwietniu. Energia ogólna. I już patrzymy. Koziorożce, wasza energia ogólna. Centralna energia. Karta piątki kielichów. Trudnej karty, smutnej karty, ale też takiej karty. Mówi o tym, by stanąć oko w oko ze swoimi uczuciami. Aby przepracować pewne straty. Aby rzeczy, które już odeszły, które już może nie chcą powrócić, z którymi trzeba się już pożegnać, przepracować, zamknąć w przeszłości. Trudna energia, ale jeśli staniecie na wysokości zadania, jeśli to przepracujecie, możecie dostrzec szansę na coś nowego. Karta piątki kielichów mówi o tak jakby rzeczach, które się rozpadły, pewne rzeczy, które trzeba już zostawić i potrafić się z tym pogodzić. Piątka kielichów wydaje się być trudną kartą w ogóle do przepracowania. Jest takim momentem, kiedy w was jakby zgasły wszelkie uczucia. Macie poczucie, że wszystko jest stracone i tak jakby nie ma widoku na coś więcej, na jakieś szczęście. Może to być taki okres w tym miesiącu, że pewne rzeczy trzeba będzie sobie odpuścić, odżałować, tak jak powiedziałam, przepracować, przeanalizować sobie swoje uczucia, dojść z nimi do zgody, do uporządkowania swoich emocji i uczuć, dążyć do uporządkowania swoich uczuć, emocji i zamknąć pewien etap. Zamknąć pewnie jakąś przeszłość. Karta piątki kielichów jest interpretowana jako karta brama, trudny moment, tak? By porozumieć się ze sobą samym, ze sobą samą. I ta energia jest dla każdego człowieka takim dyskomfortem. Źle się w tej energii czujemy. Pewne rzeczy nas zaskakują. Czujemy się po prostu źle. A dlaczego się czujemy źle? Ta karta najczęściej mówi, że czujemy się źle z powodu zaistniałej sytuacji, z powodu jakiejś osoby czy osób. I radzi ta karta kilka rzeczy. Jeżeli, koziorożce, czujecie się źle z powodu jakiejś sytuacji, zachowania pewnych osób wobec was, trzeba uczyć się stawiać granice, by zadbać o siebie, nie ulegać na przykład naciskom. Radzi także, żeby w całej tej sytuacji przede wszystkim dbać o swoją własną sferę, strefę komfortu emocjonalnego. To jest także moment i czas, kiedy warto by z pewnymi rzeczami się pogodzić, darować sobie to, na co nie ma się wpływu, a szczególnie właśnie to, na co nie macie wpływu. I uważać także momentami na taką energię, kiedy to czasami przychodzi takie poczucie, że coś mi się nie udało, to jestem rozżalona, rozżalony. To jest karta mówiąca: nie płacz też nad rozlanym mlekiem. Wychodź z tego dyskomfortu. Nie obrażaj się na cały świat, na całą sytuację, czyli takiej też energii przysłowiowego focha, żeby nie generować. No i nie reagować tutaj tak emocjonalnie, zbyt pochopnie na to, co czasami się zadziewa. To jest też taka karta w codziennych sprawach takich poniekąd lekko irytujących, mało zgrabności. Czasami jest są takie dni, kiedy no coś się wydarza, bo jakaś taka mała zgrabność, nieporadność w nas samych jest. I to nas rozrzewnia, to nas czasami denerwuje. Co mogę jeszcze tutaj dopowiedzieć? Warto, aby przy tych wszystkich sytuacjach, które budzą jakieś takie rozczarowanie, niezadowolenie, wychodzić z tego, by szybko stawać na nogi, z tego dyskomfortu. A to dlatego, że przez to można nie dostrzegać pewnych szans, możliwości, które prawdopodobnie można mieć nawet już tuż pod nosem. I to symbolizują te dwa stojące, błyszczące tutaj kielichy. Ogarniamy się, drogie koziorożce, w tym miesiącu, przepracowujemy szybko, nie żałujemy tego, co się tutaj rozlało, co się popsuło. Przepracowujemy pewne straty, odżałowujemy, pozwalamy sobie na łzy, na pożegnanie, na chwilę samotności, na chwilę żalu, natomiast
trzeba szybko z tej energetyki wychodzić. Jest to karta bramy radząca, aby to przepracować i zacząć dostrzegać coś, co jest obok. Idąc dalej, koziorożce, lekcje i wnioski z poprzedniego okresu. Król kielichów. Wyzwania kwietnia. Wyzwania kwietnia, no proszę. Rycerz denarów. Król kielichów. Lekcje z poprzedniego okresu. Mówi o tym, aby zadbać o swój spokój wewnętrzny, o taką dojrzałość emocjonalną, starać się być bardziej odpowiedzialną osobą, osobą, która, no i przede wszystkim przestawać też ukrywać swoje własne uczucia. Jeśli Wam coś nie pasuje, ktoś narusza Waszą strefę komfortu, tak jak wspomniałam wcześniej, trzeba mówić o tym, co czujesz, nie ukrywać swoich prawdziwych uczuć, odczuć. Bo to prowadzi do takiego momentu, kiedy jesteśmy rozchwiani emocjonalnie. Ta płaszczyzna emocjonalna nie jest zaopiekowana. Pokazujemy w ten sposób swoją niedojrzałość. Zacznijcie ufać swoim uczuciom. Uczcie się. Cieszcie się. I to, co tutaj widzę. Król kielichów mówi wyraźnie. Tutaj lekcja do wyciągnięcia, jaka jest przy tej karcie. Aby nie rozczulać się nad pewnymi rzeczami. Jeżeli na przykład jest osoba w Waszym otoczeniu, to jest przykład, która próbuje wywołać jakieś negatywne uczucia w Tobie, w Was, to rada, by się temu nie poddawać, aby z tej energii szybko wychodzić. Uczyć się na tym. Obrony własnych granic. Zwrócić uwagę także na swoje nastroje, na nastroje takie bardziej marudne. Jeśli jest ktoś w Waszym otoczeniu, był w postaci króla kielichów, to jest osoba, która też swoimi emocjami, swoim takim zawodzeniem, marudzeniem psuje Waszą energetykę, Wasze samopoczucie. Lubi też dawać ta osoba satysfakcję, ma z tego satysfakcję, że potrafi w pewien sposób zdołować drugą osobę. Jeżeli macie tutaj w energiach zewnętrznych kogoś takiego, to starajcie się bronić właśnie swojej przestrzeni emocjonalnej, komfortu emocjonalnego. Generalnie król kielichów może radzić, by kierować się przede wszystkim intuicją do ludzi, by zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół Was, na uczucia także innych osób. Co robią? Czy one generują negatywne emocje u Was? Przy tych kartach jak najbardziej dostrzegam, że raczej taka jest tutaj tendencja i energetyka. Czy te osoby potrzebują wsparcia? I rycerz monet, jako energia wyzwań miesiąca kwietnia, mówi o tym, aby wyjść z energii takiego braku wiary w siebie, w swoje możliwości, w swój potencjał, w swoją wartość. Mówi tutaj też rycerz denarów, aby umiejętnie pokazać swoje możliwości, swoje talenty, nie bać się mierzyć wyżej, sięgać po więcej. Znać swoją wartość. Dodatkowo patrząc na te dwie karty tutaj obok siebie, rycerz denarów mówi o tym, żeby wchodzić tylko w takie sytuacje, w których czujesz, że to jest dla ciebie, że czujesz się tam potrzebny, potrzebna, że czujesz się tam wartościowy, wartościowa, że możesz się tam rozwinąć. I by zwracać właśnie uwagę na to, czy to, gdzie jesteście, to, w co wchodzicie, gdzie funkcjonujecie, jest naprawdę tym miejscem, którym warto według Was być. To też jest energia, która jednocześnie przy tym, co powiedziałam, może mówić, że czas się uwolnić od miejsc, osób, czy może sytuacji nawet, właśnie w których jest Wam źle, w których nie ma dla Was rozwoju, w których po prostu nie widzicie siebie. Nie czujecie się częścią tego miejsca, czy tej społeczności, społeczeństwa. To może dotyczyć i sfery zawodowej, i kontaktów międzyludzkich, znajomości, przyjaźni. By sięgać po coś więcej, a jest to wyzwanie. Dlaczego? Ponieważ Wy tutaj w tej karcie macie poczucie i energetykę takiego niezadowolenia z siebie, że nie możecie. To są takie poniekąd też destrukcyjne emocje. Ale generalnie pokazuje tutaj, że
trzeba spróbować przezwyciężyć tą niechęć do podejmowania się czegoś ważniejszego, czegoś nowego, w ogóle podjęcia się, by podejść do pewnych spraw. Tak to widzę w tych kartach. Czego nie robić? Czego nie robić? Na co uważać? Rada, jak postępować, z jakich okazji korzystać. Karta diabła. Koziorożce, czego nie robić, na co uważać. Siódemka denarów może radzić, aby być troszeczkę bardziej wytrwałym i cierpliwym. Czas, kiedy trzeba zaobserwować. Czas, kiedy trzeba zasiać ziarno i dać sobie szansę na efekty, które możecie uzyskać dzięki małym krokom. Nic szybko, nic pochopnie tutaj w tej karcie się nie dzieje. Więc karta prosi o systematyczność, o taką może bardziej taką cierpliwość w dążeniu do jakiegoś celu. Powolną pracę, krok za krokiem. Ale żeby właśnie wierzyć w to, że efekty przyjdą. A zatem mowa tutaj i rada z siódemki kielichów, z siódemki denarów dla Was. Więcej cierpliwości, skupienia, takiej wytrwałości. To jest też czas, który mówi o tym, że co zaczniesz robić w tym miesiącu, to może przynieść Tobie korzyści lub niekorzyści. Więc tyle, ile zrobicie w tym miesiącu, tyle możecie zyskać później. Mówi także i radzi, aby małymi krokami do pewnych rzeczy dochodzić. Nic tu się nie dzieje szybko. Tu jest wytrwałe takie dążenie do celu, ale małymi krokami. Przy tych dwóch kartach także widzę i dostrzegam taką energię zrezygnowania, taką energię, która powoduje, że człowiek rezygnuje, że się nie chce, że się rozleniwia. Także warto by tutaj na to zwrócić uwagę. Karta diabła mówi o tym, żeby się wyswobadzać ze starych schematów, żeby coś zmieniać, wyjść z tej złotej klatki, bo nie ruszycie do przodu. Mówi o byciu więźniem. Więźniem może własnych emocji, może kogoś. Diabeł może mówić także, aby uważać w tym okresie na różne takie propozycje, które nie do końca są w zgodzie z Wami, nie do końca są w zgodzie z Waszą strefą komfortu. Czymś, czego po prostu nie czujecie. Bo mogą to być takie historie, z którymi ktoś może wychodzić po to, aby wzbudzić w Tobie poczucie winy i Ciebie przywiązać w ten sposób do Ciebie, do siebie. Więc nie robić tutaj niczego z poczucia winy, tak? Z przymusu. Jeśli czegoś nie czujesz, jeśli tego nie widzisz, to nie idź w żadne przysługi. To są też tak zwane umowy, które są z haczykami, z gwiazdkami. Karta diabła więc mówi, by odchodzić od czegoś, co po prostu Wam nie służy. Nie godzić się na przysługi z poczucia winy, na manipulacje. Czas także, by uwalniać się ze zobowiązań, które Was po prostu blokują. Karta diabła to jest też energia, która mówi o tym, żebyście reagowali na pewne sytuacje. Nie stali bezczynnie. W tym przypadku karta cierpliwości z kartą diabła. Nie bądźcie bierni, tylko reagujcie. Widzę tu także swego rodzaju może jakieś toksyczności w środowisku, w otoczeniu. Nie warto by na to spojrzeć, czy nie jest już najwyższy czas, by się z tego wyswobadzać, by się z tego po prostu uwalniać. Karta diabła mówi, że jest to idealny moment, by zacząć coś poprawiać. W każdej kwestii, o której tutaj wspomniałam. Czas zrobić pierwszy krok. Ok, tak bym dla Was widziała Waszą energię, energetykę ogólną tego miesiąca. Pamiętajcie, to czytanie ogólne. Ok. Zapraszam Was teraz na rozkład z kart Tarota, a będę omawiała jak zwykle, co z pracą osób poszukujących pracę, co w życiu zawodowym się dzieje dla Was, którzy pracujecie, co w miłości u singli,
co w miłości w związkach i na koniec sprawy urzędowo-administracyjne, finansowe. Jeśli jesteście w takich sytuacjach, procesach, czy coś się ma zadziewać, wiecie o tym, może tutaj pokażą karty jakiś scenariusz i będzie to z Wami rezonowało. Ok, ja zatem zaczynam, oczyszczam karty. I będziemy robić rozkład. Troszeczkę świeczkę przesunę, bo mam mało miejsca. Karty duże. Pokażcie proszę karty dla koziorożców. Co z pracy? Co z pracą? I co z miłością? Dla singli, dla związku oraz sprawy urzędowe. Pokażcie proszę karty dla koziorożców na kwiecień. Rozkład. Prognoza. Prognoza na sprawy zawodowe, miłosne i urzędowo-administracyjne. Pokażcie proszę karty dla koziorożców na kwiecień. A więc już patrzymy. Koziorożce. Koziorożce, które szukają pracy. Co u Was w kwietniu z tą pracą? Koziorożce, które szukają pracy. Koziorożce, które szukają pracy. Koziorożce, które szukają pracy. Teraz co u Was pracujących? Tutaj się zatrzymam na chwilę. Dobrze więc. To, co tutaj naznaczyło mi się w kartach dla osób poszukujących pracy, ja mam wrażenie, że jak najbardziej szykuje się dla Was umowa. A z mieczy może o tym mówić, że możecie mieć szansę tutaj podpisania umowy. Tylko warto by tutaj bez obaw i lęków wchodzić w to nowe. I jest karta trójki denarów mówiąca o tym, że się rozwijamy. Macie szansę tutaj na rozwój poprzez współpracę z kimś, tylko troszeczkę się wchodzicie w to z lękiem. Warto by się o to tutaj nie bać. Karta trójki denarów jest bardzo pozytywną kartą, mówiącą o takiej współpracy i takim rozwoju, który daje znacznie wyższy poziom. Może to być wysoki poziom i może to być jakaś trudność, ale to jest bardzo dobry początek rozwoju kariery zawodowej. Pokazuje mi się umowa, ale w której warto by zwrócić uwagę na wszystkie dokumenty oczywiście, na komunikację, na wszelkie formalności, bo widać tutaj lęki i obawy, tak jakby ze strachem wchodzicie w to coś nowego, a to może dlatego, że jest to bardzo wysoki poziom, jest to współpraca, która może wiele przynieść, wiele Wam dać, ale będzie też wymagającą od Was, by pokazać się jak najlepiej, by starać się jak najmocniej pokazać swoje umiejętności. Pozytywne karty, rozwojowe karty. W rozwoju kariery nikt nie powiedział, że łatwo jest, dlatego więcej wiary w siebie. Ok, a zawodowo pokazuje mi się tutaj, drodzy, że macie bardzo częstą, przypuszczam, absencję w pracy z powodu może chorób, może też z powodu chorób dzieci, bo trzeba się tu zaopiekować. Czujecie się troszeczkę niepewni w tej pracy. Mam wrażenie. Jest tutaj zaniżona energetyka. Czwórka mieczy no, mówi o tym, że może często Was nie być w pracy, czy z powodu dzieci, czy z powodu przemęczenia, czy z powodu tego, że nie czujecie się najlepiej w tej pracy. I są tutaj takie blokady, które macie bardziej w swojej głowie. Troszeczkę się boicie o to, co się tam, że przyczyną Waszej częstej absencji, chorób, że może coś się zadziewać, tak, że boicie się troszeczkę, że zbyt często może Was nie być w tej pracy i co tam sobie pomyślą, tak, że otoczenie może negatywnie reagować. Natomiast pamiętajcie, ósemka mieczy często mówi o tym, że to my sami się myślami swoimi troszeczkę samosabotujemy, ograniczamy. Wydaje nam się w tej energii ósemki mieczy, że wszyscy przeciwko nam są, tak, i nastawiamy się negatywnie. Pewnych spraw
nie potraficie skończyć terminowo. Robicie tu jakieś wymówki, preteksty, do pewnych rzeczy nie chcecie podchodzić, bo nie macie na to po prostu ochoty. Może też przez kogoś, kto Wam źle podpowiada. Bo jeśli macie w otoczeniu osobę w typie giermka kielichów, to jest to osoba, pamiętajcie, zwróćcie uwagę, jest to osoba o niskim poczuciu własnej wartości i z dużymi kompleksami, które sobie rekompensuje cudzym kosztem. Więc jeśli czujecie ten drugi przekaz, że do pewnych rzeczy nie podchodzicie, nie realizujecie, jest tu taka energia zastoju, zniechęcenia może, niechęci jakiejś, to może być to energia, w którą ktoś Was wbija, bo ta karta także mówi o tym, że niektóre osoby są w otoczeniu, które na przykład słabo się rozwijają zawodowo, więc mówią też i współpracownikowi, koleżance w pracy, a po co to będziesz robił, ja tego nie robiłem, nie ma co wychodzić temu naprzeciw, czyli tak jakby zaniża Twoją energetykę, ściąga Ciebie w dół. Zwróćcie proszę na to uwagę, czy ten drugi scenariusz nie pasuje też czasem do Waszej sytuacji zawodowej. Koziorożce, co tam u singli? Co tam u singli? Koziorożce, single. 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 Co w związkach w miłości? Jak się w związkach będzie układało? W związkach. Single, rycerz mieczy, kapłanka. Dziewiątka kończąca tutaj rozkład mówi o tym, że nadal jesteście raczej bez pary, bez związku, ale tu jest takie pokazywanie się z jak najlepszej swojej strony, troszeczkę też udawanie. Taka energia tutaj się pokazuje. Nie wiem, czy to jest poznanie już kogoś, czy może już był ktoś, z kim doszło może do jakiejś kłótni i to spowodowało w Was jakieś takie wewnętrzne skrępowanie, wstyd i jedyne, co bym tu radziła, jeżeli ktoś rzeczywiście był, to może to taki być scenariusz. Jedyne, co bym tutaj Wam mogła doradzić w tych kartach, pokazywać się troszeczkę z takiej strony dyskretnej, tajemniczej bardziej osoby. Natomiast na pewno nie udawać czegoś, bo to nie jest dobre. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że prędzej czy później maski zostaną zdjęte, więc najbardziej warto przy tej karcie zapamiętać sobie, że warto być po prostu w tych relacjach sobą. Warto być po prostu sobą. Związki. Niektóre związki, Wy koziorożce, będziecie w takim poczuciu, że czas odejść. Karta siódemki kielichów mówi o tym, że nadmiernie coś nadinterpretowujemy. Mamy wyobrażenia, imaginacje, jakieś iluzje o czymś na wyrost, czy w pozytywnym sensie, czy w negatywnym. I czas przychodzi na jakieś tutaj próbę podjęcia decyzji, co tutaj zrobić. Czy to pomiędzy dwoma osobami jest decyzja, czy po prostu odejść, nie odejść, odejść, nie odejść. Ostatecznie karta ósemki kielichów mówi o tym, że jest próba już zrezygnowania z czegoś. Przemyśleliście sobie i nie bardzo Wam pasuje ta relacja i jest czas, kiedy odchodzicie. Jest rozstań, tu jest gotowość do tego, by odejść i musi się to wydarzyć. Jeśli widzicie ten rozkład, to warto by zastosować może bardziej rady. Pierwszą radą w siódemce kielichów jest nierobienie założeń z góry, scenariuszy, czy pozytywnych, czy negatywnych. Trzeba umieć zawierać kompromis. Potrafić zbalansować, czy życie zawodowe z uczuciowym, czy potrafić zbalansować własne potrzeby z potrzebami partnera, czyli być bardziej elastycznym. Starać się nabierać innego punktu widzenia. To jest ósemka kielichów, także jest czasem, kiedy człowiek potrzebuje odejść gdzieś na bok, trochę dalej, nabrać troszeczkę dystansu, oddechu, pewne emocje już odłożyć, odrzucić i wrócić z innym spojrzeniem. Odchodzić od tego, co jest po prostu w dyskomforcie emocjonalnym. Relacje stałe, mam wrażenie, że niektórzy tutaj mają pewne problemy. Pewne problemy możliwe także, że związane one są z, może z jakimś nałogiem, uzależnieniem na przykład od alkoholu i próba zawalczenia o to, żeby od tego odejść.
albo na tle tych problemów niektórzy z Was po prostu nie mogą już tego wytrzymać i chcecie odejść. Sprawy urzędowo-administracyjne. Sprawy urzędowo-administracyjne, jeżeli dotyczą jakiejś nieruchomości, spadków, darowizn, spraw w ogóle rodowych, mówi o tym, że jest tutaj pierwsze porozumienie, dobra decyzja. Tylko kończy się dwójeczką mieczy. Dlaczego jest tutaj ta dwójka mieczy? Czy są jeszcze w Waszych sprawach urzędowo-administracyjnych jakieś niejasności, które mogą zmienić zupełnie bieg zdarzeń? W zupełnie innym kierunku mogą pójść sprawy. Albo po prostu po stronie urzędu, instytucji, o której tutaj mowa, są jakieś niejasności, które mogą odkryć nowe okoliczności Waszej sprawy. I w tym miesiącu chciałabym dodatkowo jeszcze dać Wam takie przesłanie z talii Magiczne Syreny i Delfiny dla osób zainteresowanych. Pokażcie proszę karty, co jeszcze dla koziorożców na miesiąc kwiecień, co jeszcze powinny wiedzieć, rada, wskazówka, przesłanie, przekaz. Pokażcie proszę karty, co jeszcze chcecie przekazać koziorożcom na kwiecień, przesłanie. Pokażcie proszę karty koziorożcom na kwiecień. Co powinny jeszcze wiedzieć? Co jeszcze wartościowego? Sprawdź dostępne możliwości. Czas przyjrzeć się innym możliwościom. To dobry czas, aby dokonywać zmian. Ciekawe, czy tutaj ktoś właśnie szuka jakichś innych możliwości, Wy szukacie innych możliwości rozwiązania sprawy swojej? No, zobaczycie, czy to z Wami rezonuje. Zapraszam na przekaz. Teraz sobie przeczytamy. Ok. Czasem myślimy, to właśnie ta droga i nie dostrzegamy innych opcji. Przez wyciągnięcie tej karty niebo prosi Ciebie, abyś sprawdził każdą sytuację, o której myślisz, że nie może być zmieniona. Daj sobie chwilę i wyobraź sobie, że magiczna syrena pozwoliła Ci na trzy życzenia. Możesz mieć wszystko, co zechcesz. O co byś nie poprosił? Prawda jest taka, że znakomita większość Twoich pragnień jest możliwa do spełnienia, a ta karta prosi, abyś sprawdził dostępne Tobie opcje. Na początek możesz zrobić to mentalnie, poprzez swoje marzenia i sny. Później, aby zmienić te możliwości w rzeczywistość, ważne jest podzielenie ich na małe cele, które możesz osiągać już dzisiaj. Gdy przyjrzysz się dostępnym nowym opcjom, energia wszechświata zacznie przepływać w kierunku Twoich marzeń. Każdy krok, który podejmiesz, nieważne jak mały, pomoże Ci zobaczyć możliwości, których wcześniej nie zauważyłeś. Dziękujemy za ten przekaz. To jest coś dodatkowego. Może właśnie tutaj mówić o tym, że nie widzicie pewnych możliwości, szans, że warto je dostrzec, że warto też małymi krokami postępować. Szukać innych opcji, szukać innych rozwiązań dla siebie. I nie bać się małymi krokami tutaj rozwijać. To też coś takiego. Energia rycerza denarów także mówi o tym, że to jest postać, która jest ostrożna, która niczego pochopnie nie robi. Może też dlatego boi się sięgać po więcej. Warto sięgać po więcej, dowartościowywać się, chociażby na tej płaszczyźnie zawodowej. Drogie koziorożce, to by było na tyle. Dziękuję Wam za obecność. Niech Wam się spełnia co najlepsze z tych kart. Pamiętajcie, wszystko w Waszych rękach. Pora się żegnać. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmikach. Miejcie się dobrze. Cześć!